Bardzo lubię czytać Tomasza Mertona, amerykańskiego trapistę i wszystkie jego książki, ponieważ rzeczywiście o duchowości ma niezwykle błyskotliwe intuicje. Natomiast znalazłem u niego kiedyś takie zdanie, które aż mnie przeraziło i zaskoczyło. Merton pisze w którymś momencie: musisz przebaczyć Bogu swoje życie. I to pisze bez żadnego komentarza. Musisz to zrobić, żeby zacząć żyć. Zawsze mi się wydawało, że to Pan Bóg przebacza. Że to nie jak my możemy w ogóle Panu Bogu cokolwiek przebaczać. Jak my w ogóle możemy tak mówić. Merton oczywiście jest bardzo odważny, jakby można powiedzieć zuchwały w takich duchowych intuicjach. Ale tak naprawdę chodzi mu o to, żeby przyjąć życie. Takie, jakie ono jest. W końcu, żeby zacząć żyć, nie zastanawiać się, jakie życie chcielibyśmy prowadzić, jakie życie powinno być, jak ono powinno wyglądać, tylko takie, jakie jest, by w końcu zacząć naprawdę żyć. Bo czy nie jest przypadkiem tak, że my się zachowujemy trochę w taki sposób, że mówimy: modliłbym się więcej, o wiele więcej, gdyby nie okoliczności mojego życia, w których nie potrafię znaleźć czasu na modlitwę. W ogóle to byłbym lepszy w swojej miłości i do moich bliższych, najbliższych, ale wiadomo, codzienność jaka jest, taka jest, więc na razie nie bardzo. W ogóle byłbym lepszy dla ludzi, gdyby nie ci ludzie, którzy rzeczywiście w pracy zachowują się tak, a nie inaczej. I ciągle i nieustannie myślimy, jakby to było, jak to będzie, że kiedyś to naprawdę pójdziemy na całość. To się przypomina trochę taki, wiecie, dowcip z starego proboszcza, który mówi: fajny ten kościół, tylko gdyby nie ci ludzie. I to trochę tak jest z nami, że zastanawiamy się, jakby to miało wyglądać i ciągle takim marzeniem o swoim życiu żyjemy. To nie ma nic wspólnego z ambicją, to nie ma nic wspólnego z rozwojem siebie, to nie ma nic wspólnego z dokształcaniem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że źródłem często naszego cierpienia w życiu jest ciągłe i nieustannie zastanawianie się, jak to kiedyś będzie. Zamiast życie tą chwilą, która jest dzisiaj. Pamiętacie, Jezus to mówi w Ewangelii: dość ma dzień swojej biedy. Troszczcie się o to, co jest dzisiaj. Nie zabiegajcie o to, co jutro. A my cały czas o tym, co jutro, pojutrze, za rok, za dwa, kiedyś. I tak to codzienność i ten dzień dzisiejszy ucieka nam przez palce. Myślę sobie o tym zdaniu Mertona, o tym przebaczaniu Bogu swojego życia, kiedy przypomina mi się postać, która w Dziejach Apostolskich właściwie tylko przebiega przez scenę. Już w ogóle nic nie mówi, a tak naprawdę w ogóle nie jest żadnym bohaterem, tylko jej imię pada niejako w tle i trochę przy okazji. To Jakub, brat Jana. Ten Jakub, o którym w Ewangelii czytamy, że był nazwany synem gromu i razem ze swoim bratem Janem byli z Jezusem na taborze i byli w ogrodzie Getsemani i byli tymi, których Jezus gdzieś tam zawsze ze sobą blisko zabierał. Bardzo porywczy, bardzo charakterny, powiedzielibyśmy, taki klasyczny choleryk. I ten Jakub w Dziejach Apostolskich się pojawia. Pojawia się tylko przy okazji, kiedy król Herod chce pokazać, że teraz rozprawi się z chrześcijanami i ścina Jakuba, i to jest jedyne zdanie, które o Jakubie pada. Ścina go tylko po to, żeby pokazać, jak bardzo jest stanowczy, jak tych chrześcijan nienawidzi. I ten Jakub jest tylko tłem. Tłem do tego, żeby król Herod mógł pokazać swoją siłę. Ten Jakub, który w Ewangelii podszedł do Jezusa razem ze swoim bratem i mówi: chcemy, żebyśmy siedzieli w Twoim królestwie po prawej i po lewej stronie. To on. Jezus, jak pamiętacie, powiedział: czy wy w ogóle wiecie, o co wy prosicie? Oni mówią: oczywiście, że wiemy. Czy wy w ogóle jesteście gotowi? Oni mówią: oczywiście, że jesteśmy gotowi. I to jest piękne, że tak naprawdę jak się patrzy na całe życie świętego Jakuba i właśnie na tą końcową scenę jego życia, to okazuje się, że Jezus potraktował jego prośbę bardzo poważnie. I powiedział: dobrze, skoro jesteś gotowy, pójdź za mną. Skoro jesteś gotowy naśladować mnie, to tak się stanie. Oczywiście Jakub mógłby powiedzieć, że trochę go Pan Jezus wkręcił, że go oszukał, że przecież to nie o to chodziło, miało być szczęśliwie i pięknie, a skończyło się zupełnie inaczej. Ale może w tej postaci i jej życiu jest taki wątek, który często i nam się przydarza.
że strasznie trudno zmienić nam plany swojego życia. Mamy swoje wyobrażenie o szczęściu, swoje wyobrażenie o drodze do Boga. I w momencie, kiedy miałoby się to zmienić, to w ogóle absolutnie nam się to nie mieści w głowie. Jak by to miało wyglądać? I wcale nie jesteśmy tacy chętni do jakiegokolwiek nawracania, do zmieniania. To wtedy warto pomyśleć o Jakubie. Możemy wtedy zachowywać się tak jak ludzie traktujący swoje życie jak hotel i mówiąc, nie na to się pisałem. Moje małżeństwo miało wyglądać inaczej, moje relacje miały wyglądać inaczej, moja praca miała wyglądać inaczej. To nie taki zakon, jak sobie wyobrażałem. I możemy zachowywać się tak jak ludzie w hotelu, mówiąc, proszę bardzo, Panie Boże, ja oddaję klucze, wypisuję się z tego interesu. A możemy tak jak Jakub powiedzieć, ufam Tobie i Ty mnie prowadzisz. Ktoś powie, że to jest strasznie trudne i że to wcale nie jest łatwe. To prawda, ale to jest chrześcijaństwo. Droga za Panem Jezusem, w której On nas prowadzi i ze swoich rąk nie wypuszcza. Bo ostatecznie Jakub jest naszym orędownikiem. To jest ten sam Jakub, do którego cały świat chodzi do Komposteli. I wszyscy się dzisiaj nim zachwycają. I on rzeczywiście, może nie wprost, ale trochę, siedzi po prawej stronie Pana Jezusa.